Hej, hej, witajcie w czwartym dniu Vlogmas i naszym trzecim dniu w Berlinie. Dobrze mówię? Tak, trzeci nasz dzień w Berlinie. I właśnie opuszczamy hotel, wyjeżdżamy i jedziemy na śniadanie do naszej ulubionej śniadaniowni. No dobra, jak zwykle parkometr nie chciał z nami współpracować. Mamy... Nie lubią cię. Musiałam wrócić do pana wymienić kartę. Słonia się boją. Myślisz, że zepsuję, ale ja ich nie dotykam nawet, to wiesz. No ale widzę cię w zasięgu drogi. Myślisz i się boją parkometry po prostu. Tak. O swoje życie. Może coś być w tym. Śniadaniownia. Śniadaniownia, tak. Tak, pani miała fajne kłaszcz taki duży. I trąbeczki do tego. Jeszcze tak rozważałam, że może jakby było takie miejsce parkingowe, to tak na minutkę do DM-u. Słoń wskoczył. No przecież tam DM jest za rogiem tego śniadaniowni, to już tam zaparkujemy, zjemy śniadanie i pójdziemy do DM-u. Może jakiś śmieszny mały ten, chyba sprzątający z reklamą bielizny. I tam jest nasza śniadaniownia, cappuccino. A czy Lewek ma gdzie zaparkować? Węszysz miejsce? Węszysz. Gdzie? Na zewnątrz się to będzie. No, bo palą fajki. Proszę, jaka się piękna pogoda zrobiła, co? Który? Aha, u mnie kiedyś na osiedlu stała taka cytryna. No idź przede mnie. Idę. Normalnie wyjeżdżaliśmy z Polski ze śniegu, potem to był deszcz, jak nie wiem, a teraz idę sobie w swetrze i jakoś żyj. No, jest tak rześko, nie mówię, że tak, żeby duże dystanse tylko w swetrze pokonywać, ale już się nie mogę doczekać tego śniadania, to jest takie pyszne wszystko. Co jesz? Nie wiem, zobaczę. Ostatnio... Burgera? Nie, śniadanko zjedzmy, a później może jeszcze coś zjemy. Ale fajnie herbata podana, co? Lef. Ale fajnie. Bardzo fajnie, no. Zobacz, miedzikiem. No. Przyglaneczce. Ekstra, ale jest tyle ludzi, że będziemy tu czekać godzinę. Bo po pół godzinie dostaliśmy herbatę, więc... No ale jest mega, mega ruch i tak fartem dostaliśmy stolik. O, lewo dostał soczek. Super jest. Już jestem ukontentowany. Tak. No dobra, mamy śniadanie. Nie do końca wiedzieliśmy, co zamawiamy, gdyż jest po niemiecku menu. Ale się pozamieniamy. No. Nie? Tak. A ty które jajka wolisz? Nie wiem, chyba jajecznicę bym wolał. Dobrze. Ale ty nie lubisz. To weź, ale ja sadzony chcę, zdejmę ten bekon i zjem, więc ja wolę sadzone, wiesz? Tak? Tak, a tutaj jest już w środku, więc... To jest kurczak, to jest indyk chyba. No. A ja mam camembera. Ale nawet kurczę żółtego sera nie mam do kanapki, jakoś nie ten. Nie za bardzo. Cześć słoń. Cześć lew. Co tam słychać? Chcę powiedzieć, że jednak lew zabrał słonia do demu. Zabrałem. Nie pij tego wstręta. Kupiliśmy, słuchajcie, takie coś. Balans, coś tam. W demie właśnie to jest taka jakaś woda. Ile ja mam melonową, a lew ma cytrynową i nie wiem, która, znaczy ta cytrynowa okrąg. Jakby ktoś kwasku cytrynowego nasypał do wody gazowanej, okropne. A nie mamy nic innego do picia, żadnej wody, ale po prostu okropne. Przeokropne. Przeokropne. Słuchajcie, o co tu chodzi? Nie wiem. A, most budowy. A jeszcze cały czas się ciągnie ta rzeczka. Jak tu ładnie w ogóle, nie, chyba tu nie jechaliśmy nigdy, tak? Jechaliśmy? O, jak ładnie. W ogóle Berlin jest taki ładny, tak mi się podoba Berlin, serio. I taką ładną pogodę.
pogodę trafiliśmy. Widzisz, ja ci kazałam wziąć Timberlandy. Tak. Ten, a w swetrze chodził. Siedział w tych Timberlandach. Pocił. No, musiał nowe już zamawiać. No, taka prawda, że ja przez te 3 dni to kurtkę założyłam, no wczoraj jak wyszliśmy w sumie, no. Tą ciepłą tylko. No tak, ale też by się obyło, bo przyszliśmy 100 metrów w sumie. W ogóle nie tuptaliśmy. W ogóle, bardzo dobrze. Bo nie tuptacz. Nie, jakoś na tym wyjeździe nie czułam weny spacerowej. No właśnie, jakoś tak, aż dziwnie, bo zawsze tyle tuptamy. Nie, jakoś teraz mi się nie chciało. Ładny mam zegarek? Bardzo ładny. Lew dostał zegarek od słonia i cały czas się pyta, ładny. Bardzo ładny. Piękny. No, więc wracamy powoli do zwierzaków. Nie. Do odlotu jedziemy, przyznaj się. A już nie mam siły. Już nie chcę chodzić. To. Cóż, jego jutro przyjedzie. Tak? Tak. Zostawię sobie. Czy do biura? No i albo tak. Cóż, i znowu spędzi dzień z klientami. Nie, jutro zamknięte. A no tak, bo mi się wydaje, że jutro jest poniedziałek cały czas. Nie, nie. Patrz, jakie mają choinkowe te, a pojedziemy po choinkę. Dobrze. No jakie fajne tam były małe, ale nie będziemy z Niemiec mieć choinki. Chyba nie będziemy. Już i tak mamy tam, jak zwykle, kurde. My czy na 2 dni, czy na tydzień, to mamy załadowany samochód tutaj. Bo takiego busa powinniśmy mieć na wyjazdy. Mówisz, takie kombi? Nie, kombi są brzydkie. Ładne są. Nie są, nie, kombi jest brzydkie. Ojejku, czemu tak mówisz? Bo kombi jest brzydkie i słoń się nie zgadza, żeby Lew miał brzydki samochód. Będzie ładny, tylko że w kombi. No ale nie, kombi nigdy nie jest ładny. Słońciu, ja ci mówię. Jedyne ładne kombi to jest Q7. Według słonia, albo na przykład Escalade, albo jak się nazywało to, co suwak miał? Navara. No. Hammer w kombi. Bez komentarza. Nie, no kombi, wiesz, zabijają linię każdego samochodu, naprawdę. No to chodzi, że są pakowne, wygodne. Przecież jak siedzisz w środku, to nie widzisz samochodu z zewnątrz. Ale jak widzisz z zewnątrz, to widzisz, że jest brzydki. Nie mów tak. Nie lubię kombi, no. Nie mów tak, bo nasz przyszły samochód już się na nas obraża w tym momencie. No to niech się obraża, bo nie będzie kombi. Strasznie tu korek. No właśnie, miałam powiedzieć, że znowu... A już powiedziałam Tomkowi, że jakbyśmy mieszkali w Berlinie, to Smarta byśmy kupili. Tutaj po prostu te miejsca parkingowe dla Smartów to jest idealne. No fajne. Wszędzie te Smarty się wcisną, to jest... Ale żadne zakupy by nam się nie zmieściły do tych Smartów. Musieli... W kombi. Smart jest w kombi. Byśmy musieli iść do jednego sklepu, na przykład do DM-u, później wracać do domu, wypakowywać i później znowu... Nie, jakoś byśmy dali radę bez przesady. Słoń by na kolanach trzymał. Zmęczonym jestem słoniem. Ja też. Teleportowałbym się najchętniej do domu. Dlatego, że przez te 2 noce nie spałam, to się czuję tak. A wczoraj mi wyłączyło bateryjki. Dokumentnie. Ale zmyłam makijaż. A nie wiem jakim cudem. Ale wszystko widzisz, bo to... Nie wiem kiedy to zrobiłaś, chyba to zrobiłaś po prostu. Ale to chyba na jakimś autopilocie musiałam, ale wszystko zmyłam makijaż, nałożyłam krem. Tylko już rozebrać mi się nie starczyło siły, ale makijaż zmyłam. Widzisz, nie ma tak, że się słoń pójdzie spać w makijażu. No nie ma, to prawda. Żeby nie wiem co to. Ale strój śmieszny.
dobra, słuchajcie, kończymy nasze wywody, jedziemy korkociągiem. Tu jakiś w drugą stronę, do Berlina wjazd. Błoń pipa grochowa. Czemu? No co czemu? Mówiłaś rok o aksach, szukaliśmy ich, pamiętam, chodziliśmy... No więc to były takie aksy jakby... Nie, ja to widziałam, ktoś zostawił w narciarni. No. Bo ja nie wiedziałam, że coś takiego jest. Słuchajcie, coś takiego jak konwersy wygląda. Takie zamszowe tenisówki ładne, szare i w środku wyłożone tym futrem, takim jak aksy tradycyjne. No i widzieliśmy to w tym, w galerii Lafayette. Ale już mi się nie chciało tam jechać drugi raz, jak się na... To nawet nie da się tego wytłumaczyć racjonalnie. Nawet nie były takie drogie, jak, nie? No. A już nie, już mi się nie chciało. Bym jeszcze tam miała jechać dzisiaj tuptać na zakupy, to już mi się nie chciało. Serio. To jest po prostu... złe. Może mi Mikołaj przyniesie, bo nie miał inspiracji na prezent dla słonia, to może... Ciekawe, gdzie Mikołaj miałby sobie znaleźć te aksy. A słyszał Mikołaj o Google. Na pewno da się to jakoś załatwić. Patrz, tu też się coś chyba rozbudowuje. Tup, 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 tup. Tuptamy, 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 tup, tup. Nie będzie miejsca znowu, ale... Wiem. Już to widzę. Musisz węszyć miejsce. O, też z Polski samochód. Też jakaś śmieszna knajpeczka. Trzystaweczka. Trzystaweczka. Uuu. Jakiś makaron w sosie serowym, gorgonzolowym. Lew przyniósł, ale ja tu wiecie co, na to czekam. Ja już jestem taka zmęczona, już nie mam siły, serio. Chcę do domu. No patrzcie, jaki fajny klimat. Już serio, jestem taka zmęczona. Bym chciała do domu, a przed nami jeszcze taka długa droga. Powiem wam, że kurczę, niedawno wymieniałam ten aparat. I już ostrość ma taką sobie. Proszę. Dziękuję. Mówię im, że zobacz, ja kiedy kupowałam ten aparat 3 miesiące temu, no. A już ta ostrość mu się, ten fokus, już mu się zrąbał. Naprawdę? No. Taki aparat? No. Straszne są pod tym względem te kanony. Spróbuję. Próbuj. Ależ pięknie pachnie. Śmierdzącą serową skarpetą. Mhm. No stresuje się. Dobrze, to wyłącz. Matko, jakie wielkie pizze. Pan przyniósł. Zobaczcie, co Lew przyniósł. O Boże, jakimiś kiełkami zbezcześcili naszą pizzę, Lew. No trudno, przeżyjemy. Pociałasz nożyczkami? Jak ci się podoba? Bardzo mi się podoba, oprócz kiełków. Jakie to jest wielkie. Ale śmieszne, co? No, kurczę, no zaraz. Tak. Musimy coś takiego do domu kupić. Tak jeszcze jakbyś mi tu przeciął. Dobrze. Na trójkąta. Dziękuję. Ekstra. Proszę. Kototo słoń się pozbędzie. To na lwa. Aż się dziwię, że tobie to nie przeszkadza, że... Nie, na pizzy mi mało rzeczy przeszkadza. Aha, rozumiem. Ej, słuchajcie, wróciliśmy. Przed chwilą weszłam do domu, więc wybaczcie, wyglądam tragicznie. Jestem tak zmęczona, całą praktycznie drogę spałam, bo już padłam. I słuchajcie, za mną stoi karton. Tomka nie ma, poszedł na parking. Kupiłam mu snowboard na gwiazdkę. I specjalnie, i on szedł z Niemiec. Specjalnie w ogóle szukałam go, kminiłam i tak dalej. To miał być prezent na gwiazdkę. Cały czas codziennie sprawdzałam status paczki, bo dostałam, wiecie, ten numer. I cały czas było, że ta paczka w ogóle jest w Strykowie, a nie w
w Łodzi, bo chciałam tam zadzwonić, żeby z kurierem się umówić, żeby, no wiecie, właśnie nie było takiej sytuacji, że ta paczka przyjdzie, jak jest Tomek. I wchodzimy, teraz wnosimy bagaże i sąsiadka, o jak dobrze, że Państwo są, bo przyszła paczka i od 3 dni u mnie stoi. No wiecie, raczej nie trudno się domyślić, co to jest. No i w ogóle tu jest, wiecie, snow i tak dalej, więc no... I teraz nie wiem, kurde, powiem wam, że... No wiecie, no... Tak, wiem, gorsze tragedie na świecie się zdarzają, ale po prostu chce mi się płakać, bo cała niespodzianka, nawet wiecie, nawet na Mikołajki, nie? Tylko już Tomek będzie chciał pewnie otworzyć i... Kurde, co za lipa, no... Co za lipa, ale też jestem pipa, mogłam to po prostu na jakiś inny adres zamówić, ale... No co, zdarza się, nie? Tak musiałam wam pomarudzić. No nic. Ej, co ty zżerasz? Po prostu kawały, oddaj to, no. Kawałek folii już kot zżera. Dobra, słuchajcie, idę się rozebrać i wykąpać. No, trudno. Nie będzie niespodzianki. No, Lech ma dzisiaj gwiazdkę, jakbyście się pytali, to... Gdzie jest jakaś choinka? No nie mamy żadnej, to masz kalendarze adwentowe. No dobra. Ale fajnie. Lech otwiera. Ta. Hop, hop. A co tam jest? Jest coś jakieś zapakowane w ogóle. Ti 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 ti. I teraz odwróć ją na drugą stronę. To są syreny jedzące pizzę pod... Ja, pizza pod... Ale zarąbista! Dobra? Brawo, no! Bardzo mi się podoba! Zarąbista! Naprawdę bardzo super! I to jest jakaś tam, coś mi Filip tłumaczył, że ona jest jakaś szeroka i że to jest taka właśnie, jak dla ciebie będzie dobra. Bardzo piękna. Tak? Jestem tak, zadowolony. Bardzo jestem zadowolony. Niestety ona nie ma pizzy od góry, tylko od dołu. No to co, ale ma od dołu. To jest płytwy nurek. Ale to jest syrena też, bo to jest tak jakby, że to jest pizza. Od góry, bo to jest od góry i to jest pod wodą, nie? Że to jest taka... No, zarąbiste. I tu wiesz, coś zeżarło kawałek pizzy, a tutaj jeszcze nurek płynie po pizzę. Zarąbiste. A co, jaki mam rozmiar? 1,56 m. 1,56 m. To się mieszczę. No. No, no i ja dobrze. Według tego, ja po prostu już się nie pytałam nikogo, tylko według tej tabelki ci zamówiłam. No i dobrze. No i dobrze. No bo zobacz, te już są... Nie, to już jest w ogóle najdłuższa. 156. Ach, może tak. No ale nie. Dobrze, no zobacz. Nie wiem, ja sobie po prostu przeczytałam tą tabelkę i sama stwierdziłam. Bardzo dobrze. I to dobrze. Też jest, ona jest ZUS-a. No. I przyleciała tu ZUS-a? Nie, przyleciała do Niemiec, a potem z Niemiec przyleciała do mnie. Ale to byliśmy w Niemiec, to mogliśmy od razu podjechać. Zdałko wróć. A to jest taki gadżet. A co to jest? To jest torba na buty. Ale fajna. Bo ty nie masz. Nie mam. Zawsze je nosisz w ręku i stwierdziłam, że ci zamówię taką. No bardzo ładna, fajna. No taka. Kulowa. Ale to jest ta piękna. Rybka. No tu jest, patrz, taki polczyk, my go gdzieś widzieliśmy w jakimś... Fajna, bardzo mi się podoba. Tak? Tak. No to wesołych świąt. Dziękuję mi. Prawdziwy święty... vlog masz. Dziękuję, święty Mikołaju.
Ale normalnie weekend cudowny, jest taki cudowny, wszystko mam nowe i mam prezenty już na gwiazdkę. Jest super. Ekstra, po prostu oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę. To jest jakaś giętka taka, że no to dobrze, to właśnie czuję. Kiciak minisz? Zmieścisz się. Dasz radę. Nie. Pamiętacie mój ulubiony serial o syntach? Jak on się nazywa? Humans. Jest nowy sezon. I Tomek nie chciał oglądać oczywiście. No dwa odcinki są. Ale chciałam, żeby mi puścił. I jak tu jechaliśmy, to mówi, że nie, nie będziemy oglądać Humans, będziemy oglądać coś innego. No ja mówię, no chyba słońce. Wiesz co, wyłącz telewizor, bo jeszcze mi ten prawa autorskie zablokują. I no ale myślę, że chyba zasłużył teraz słoń, żeby mu puścić jeden odcinek. Jeden. Syntów. Tak? Na jeden zasłużył słoń, tak. A może młody papież? Ja chcę Humans. Synty chcę. A w ogóle dzisiaj, jak siedzieliśmy w tej śniadaniowni, była taka śliczna dziewczyna i wyglądała trochę, miała podobny typ urody jak ta Anita właśnie z Syntów. I po prostu w ogóle była taka ładna, że nie mogłam się na nią napatrzeć. Cały czas się gapiłam, Tomek się ze mnie śmiał, ale byłam zafascynowana. Ale miała coś podobnego, nie? Tak. Jeszcze była taka ładna, miała taką ładną cerę, że mówię, kurczę, mogłaby grać w tym filmie właśnie taką laleczkę, no super była ta dziewczyna, naprawdę. No, proszę. Tomek zlewał ze mnie. Także tak. Tak, słonie lubią patrzeć na ładne dziewczyny, jeszcze jak mają taką ciekawą urodę, to... Ja też. Ci dam. Oddaj deskę. Nie. Dobrze, więc ja wrzucam vlogmas. Dzisiaj będzie strasznie późno, jutro też będzie późno, bo pewnie nie wstanę rano, żeby zmontować na 9:30, także wybaczcie. No i tak, kończę i widzimy się jutro, idziemy oglądać Synty. I polecam wam ten serial, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Nie oglądajcie tego serialu. Super jest, nie słuchajcie go, jest bardzo fajny. Pa!